Państwu powiemy o przesunięciu granic, bo zmiany, które nastąpiły od pierwszego, to nie tylko te nowe miejscowości, ale także zmiany granic niektórych gmin. I właśnie o przesunięciu granicy wartej miliony będziemy mówić za chwilę. Gmina Bełchatów wygrała z Kleszczowem. Zobaczmy dokładnie, o co chodzi. Szampana nie było, ale humory w gminie Bełchatów nadzwyczaj dobre. Premier przychylił się do wniosku wojewody łódzkiego i włączył tak zwany obręb pola Grzymalina razem z elektrownią do gminy Bełchatów. Jej budżet zwiększy się prawie dwukrotnie, a plany na wydanie tych pieniędzy już są. Pójdziemy na pewno w pierwszej kolejności w twarde działania kanalizacyjne, wodociągi. Mamy miejscowości, gdzie ciśnienie wody dramatycznie spada latem. I taki jest cel. Przyspieszyć rozwój gminy. Właśnie o to chodziło. O to, żeby mieszkańcy, może nie na takim samym poziomie, ale chociaż na porównywalnym poziomie móc zacząć się rozwijać, żeby te drogi, żeby status życiowy był troszeczkę lepszy. Ale gmina Bełchatów chce się podzielić. Władze już zapowiadają pomoc dla innych samorządów. Ich zdaniem lepszą niż ta oferowana do tej pory przez gminę Kleszczów. Gmina Zelów dostawała na tą chwilę 700, bodajże 80 tysięcy, gdzie budżet gminy to jest ponad 70 milionów. Teraz pieniędzy dla innych gmin ma być więcej, a i sam powiat bełchatowski ma otrzymać środki na poprawę dróg. Nie będzie natomiast Funduszu Solidarnościowego, czyli Janosikowego Plus, które Kleszczów wypłacał kilkunastu gminom. W roku 2022 miał on zostać zwiększony z 12,5 miliona złotych do 25 milionów. Po wprowadzeniu zmiany granic, a przez to znacznym ograniczeniu naszych wpływów budżetowych, na wsparcie gminy Kleszczów nie będą mogły też liczyć szpitale z regionu łódzkiego. A walka toczyła się o 60, 70, 80, jak mówią nawet niektórzy, milionów złotych, o kawałek ziemi z położoną tam elektrownią. I właśnie, panowie, witam moich kolejnych gości. Krzysztof Polak, przewodniczący gminy Bełchatów, i Kamil Jarząbek, radny gminy Kleszczów. Witam. Dziękuję ślicznie, że panowie dotarliście do nas. O jakich w końcu kwotach my mówimy? Bo wiele osób mówi inaczej. W różnych publikacjach wyczytałam inaczej. Tu pan mówi, że zyskacie? Według naszych wyliczeń po zapłaceniu opłat, które nas dosięgną ze względu na wysoki dochód, będzie to około 52-55 milionów. Czyli to niższa kwota niż ta, o której do tej pory się mówiło. A Kleszczów jakie ma wyliczenia? Kleszczów na pewno straci dużo milionów. Jest to w granicach 70-80 milionów złotych. No to tutaj już widzimy. Ale myślę, że to będzie wiadomo po pierwszym roku. No właśnie, byliście najbogatszą gminą w Polsce. Teraz trzeba będzie mocno zaciskać pasa? Owszem, będą spore oszczędności, będzie trzeba przeorganizować budżet. Mieszkańcy myślę, że na tym w dużej mierze stracą, chociaż nie chciałbym, żeby to się odbyło kosztem mieszkańców, bo uważam, że ze względów na degradację środowiska, składowanie popiołów, ludziom należą się te subwencje, które mieli do tej pory. A które inwestycje na pewno nie dojdą do skutku? Które w pierwszej kolejności będą wykreślane z listy? Tutaj nie mogę się do tego odnieść, bo to decyzję podejmuje wójt gminy Kleszczów. No nie macie jakichś przecieków jako radny. Nowy budżet. Zakładam, że się o tym na pewno dyskutuje na Radzie Miejskiej. Myślę, że inwestycje drogowe, jest zachwiana inwestycja pod tytułem budowa nowej szkoły w Kleszczowie, gdzie szkoła jest potrzebna, bo jak wszyscy wiemy, jest największy przyrost naturalny w kraju, jest bardzo dużo rodzin z małymi dziećmi, gdzie teraz te dzieci się mieszczą i gnieżdżą w szkole, która nie jest przystosowana do takiej liczby dzieci. No właśnie, jedni tracą, inni zyskują. Ręce zaciera Bełchatów. Jakie wy macie plany na spożytkowanie tych milionów? No tak, przede wszystkim cieszymy się bardzo. Nie możemy doczekać się już tego czasu, kiedy rozpoczniemy inwestycje, rozpoczniemy dochodzenie do normalności, rozpoczniemy polepszanie życia mieszkańców i gminy Bełchatów, ale chciałbym podkreślić również i powiatu bełchatowskiego. No właśnie, które inwestycje będą w pierwszej kolejności realizowane? No w pierwszej kolejności tutaj pan wójt już pracuje ze swoimi służbami bardzo mocno. Jesteśmy po rozmowach i w pierwszej kolejności tutaj na pewno będzie transport publiczny. Nasza gmina jest gminą bardzo rozległą i tutaj można nawet mówić w pewnym sensie o wykluczeniu
jeżeli chodzi o transport publiczny, więc będziemy chcieli na pewno stworzyć swoją własną sieć transportu publicznego, aby wszystkim mieszkańcom zapewnić dojazd do miasta, które znajduje się w centrum naszej gminy. A co z Janosikowym, od razu dopytuję, bo do tej pory było tak, że gmina Kleszczów, ta najbogatsza, płaciła tak zwane Janosikowe na rzecz tych gmin, które były biedniejsze. Wy będziecie chcieli utrzymać ten standard? Janosikowe jest to opłata, która jest nakazana z góry i ona oczywiście przy tych dochodach u nas wystąpi. Stąd być może te różnice w tych dochodach, o których mówimy tutaj z panem radnym. Tych pieniędzy, oczywiście podzielimy się tymi pieniędzmi ustawowo, powiedzmy nakazanymi, ale na projekt wójta Konrada Koca zakłada również podzielenie się z gminami sąsiednimi powiatu bełchatowskiego. No i właśnie o to dopytuję, bo ustawa ustawą, pewne widełki tam są, trzeba pewne normy spełnić, ale tutaj plan jest taki, żeby pomóc też tym gminom, których jakby ustawa nie uwzględnia. Tak, i to szanowna pani, szanowni państwo, mamy propozycję podwojenia inwestycji drogowych w powiecie dla samego powiatu, czyli taki pomysł wójta o stworzeniu funduszu dróg powiatowych w powiecie bełchatowskim, ale mamy też również plan funduszu wsparcia lokalnego dla sąsiadujących gmin. To jest fundusz, który funkcjonował jeszcze niedawno za czasów tutaj Kleszczowa, kiedy tego podziału nie było. Natomiast chcę podkreślić, że my ten fundusz podwoimy w stosunku do tej oferty. Panowie, mnie bardzo interesuje, dlaczego nie udało się tego porozumienia wypracować, bo o tym przeniesieniu granic mówiło się od dawna. Jedna próba już wcześniej była podejmowana, nieudana. Wiemy, że nawet w grudniu odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tam padła taka propozycja, żeby odłożyć te decyzje do przyszłego roku. Dlaczego nie udało się wypracować takiego konsensusu, który zadowalałby obie strony? Szanowni Państwo, szanowna Pani redaktor, to co się stało, to jest niewątpliwie złe. To jest bardzo złe. Mówię tutaj o zmianie granic administracyjnych gminy Kleszczów. To jest naruszenie integralności gminy Kleszczów. Ale ja pytam, dlaczego konsensusu nie dało się wypracować, bo gmina Kleszczów mówi tak, my nie ustąpimy, my chcemy, żeby te tereny były nasze. Bełchatów mówi nie, one mają być nasze. Nie było faktycznie nawet takiego jednego momentu, gdzie była szansa na jakieś spotkanie się w połowie drogi. Moim zdaniem nie było woli wójta gminy Kleszczów, bo z informacji, które posiadam, wójt gminy Bełchatów kilkanaście razy składał wnioski o dofinansowanie, przychodził na rozmowy, prowadził dyskusje. Wójt gminy Kleszczów do tej pory mówił, że ma swój plan, swój sposób działania, swój sposób postępowania na tą okoliczność. Wstrzymał mieszkańców co do różnego rodzaju inicjatyw społecznych, które miały miejsce, można powiedzieć, że przy pierwszej próbie zabrania tych granic, przy pierwszej próbie zmiany granic gminy Kleszczów, a wójt gminy Kleszczów nie liczył się ze zdaniem mieszkańców, nie liczył się z radnymi, którzy próbowali jemu wskazać kierunek działania. Mówił, że jego wiedza, jego urzędnicy, którzy bardzo często reprezentowali go podczas różnych rozmów i spotkań, oni wiedzą jak postępować, wiedzą jak działać. No pan wójt nie przyjął zaproszenia do tego programu, więc nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, co pan mówi. O to samo chcę zapytać pana, czy nie było możliwości spotkania się gdzieś w połowie drogi? Ja zgadzam się tutaj z panem radnym. Próby były oczywiście, ale to przecież wystarczy przeczytać wniosek pana wojewody, który uznał brak tego porozumienia, brak możliwości nawiązania kompromisu przez nasze gminy. Czyli co, brak rozmów, brak dobrej woli, brak konsultacji i tak to się skończyło. Jedni się cieszą, inni płaczą, jak to zawsze w takich sprawach. Muszę stawiać kropkę. Dziękuję panowie ślicznie, że byliście dzisiaj z nami, że dojechaliście, bo to kawałek drogi. A my wracamy do Bolimowa i Lutomierska.